Pałac Kultury i Nauki, Syrenka, Stadion Narodowy, a z czym Wam się kojarzy Warszawa? Dzisiaj po raz kolejny w Polsce otwieramy Concept Store, gdzie będziemy realizowali event Let's Play, na którym testujemy ekstremalnie ochronę na smartfony. W ostatnim odcinku Roxana z Anią założyły się, na którą najczęściej powierzchnię upadnie smartfon zabezpieczony flexible glassem i ile tych rzutów przetrwa. Monika, przypomnijmy, w jaki sposób testujemy ochronę na smartfony ekstremalnie na evencie Let's Play. Już się robi. Uczestnicy losują powierzchnię, na którą oddadzą dwa rzuty. Pierwszy rzut to będzie telefonem zabezpieczonym zwykłym szkłem. Drugi rzut będzie telefonem zabezpieczonym szkłem hybrydowym flexible glass. Będzie się działo, zaczynamy Let's Play, testujemy ekstremalnie ochronę na smartfony. Dzień dobry Warszawo, otwieramy event Let's Play w Galerii Północnej. Ekran w ostatnim czasie Ty się uszkodził? Nawet 4 razy. O, no to niedobrze, słuchaj, że 4 razy, no ale tak bywa, ale miałeś zabezpieczony czy nie? No nie był zabezpieczony. A widzę, no i to jest ta różnica. Na chodnik testujemy, lecimy, 3, 2, 1, puszczaj. Ale to był plaskarz, pięknie, lecimy. O, Marek. Pokażmy tu wszystkim, o, zwykłe szkło, niestety się uszkodziło, a pokażmy flexible glass, a słuchajcie, flexible glass, kolejny rzut, jak widać, niepękający. Najczęściej tak jest, że szkło kruszy się na krawędziach, no i niestety jest już do wymiany, ponieważ nie spełnia swojej roli, nie zabezpiecza ekranu. Dobra, czyli zwykłe szkło na tą chwilę przegrywa, sprawdzamy flexible glassa. Nic nie ma. O, nic nie ma, flexible glass w pełni ochronił. Weronika. Okej. Okay. A piesek? Arnold. Arnold. O, a groźny Arnold. Nie wygląda tak groźnie, jak ma na imię. O, pięknie. Zwykłe szkło nie wytrzymało flexible glass. Po raz kolejny przetrwał tak ekstremalne testy. Weronika, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Arnoldowi. Piątka. Sprawdzam. Sprawdzam. To nie karton, to nie papier. Zaraz, to jest 3, 2, 1. Spadł na kamyki, ekran cały. Ekran cały, najważniejszy. Flexible glass działa. Tak. I nie ma nawet jednego uszczerbku. Nie, dokładnie. Pokażmy wszystkim, zobaczcie, co widzisz. Jest całe. No i klops. W czterech miejscach uszkodzone. Sprawdzamy teraz flexa. Flexible glass przetrwał tak. I pytanie teraz do Ciebie, za 100 punktów. Gdybyś miała wybrać dzisiaj ochronę na smartfona, to co byś wybrała? Flexible glass. Flexible glass. Pięknie. Brawo dla Marty.